Cześć, witam Was Majapu, Krystian Kozrawski i Paweł Okopień w 17 odcinku Majapu Daily. 2 stycznia 2015 roku. Dzisiaj nie będzie podsumowania dnia, w zasadzie chcemy zapowiedzieć Wam pewien projekt, w którym będziemy... To, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Tak, to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, jutro ja i Tomek wsiadamy do samolotu, Paweł wsiada w niedzielę do samolotu i spotykamy się... W Las Vegas. Jeszcze w Las Vegas, a w przyszłym tygodniu rozpoczynają się tam targi Consumer Electronics Show. Największe targi elektroniki konsumenckiej na świecie, które będziemy dla Was relacjonować. Paweł, czego się spodziewasz pod kto? No, ja wiem, że pytam się Ciebie, bo Ty już byłeś dwa razy na CES. Tak, byłem na CES. Spodziewałem się tego, co zwykle, czyli telewizorów. to są akurat targi bardzo nastawione na RTV. W tej chwili wiem już, że będzie tam sporo nowości. Na pewno będzie 4K, na pewno będą jeszcze więcej zakrzywionych telewizorów i nowe systemy Smart TV, więc czekam na to, jak telewizory będą się łączyć z telefonami i tabletami. To będzie jeden z ważniejszych tematów. No i na pewno dużo będzie się mówić o internecie rzeczy. No tak, bo to jest to też... jest to, co... No i pewnie też wszystkie urządzenia noszone. No właśnie, to jest dużo. A powiedz mi, słuchaj, bo zawsze mówi się, oczywiście zarówno na IFA, na Mobile World Congress, czy właśnie na Consumer Electronics Show w Las Vegas, Apple po prostu nie ma, ale de facto podobno wszyscy o Apple mówią, czy to jest prawda, czy tak naprawdę, chociaż firmy samej w sobie nie ma, to czy na CES Apple faktycznie nie widać. Chociaż ponoć firma też jest wiele wysłanników Apple'a. No tak, ale jako stoiska nie mają swojego. Stoiska swojego nie mają, no ale jest mnóstwo stanowisk tych tak zwanych dla mnie chińskiego piekła. Ja to nazywam chińskim piekłem. Już są pełne hale z wszystkich akcesoriów do iPhone'ów, iPadów, gdzie jest no, głównie obudowy i jakieś tam takie drobne gadżety. Ja pamiętam coś takiego z CBIT-u z Hanoweru w ubiegłym roku właśnie. Tego typu dwie hale pełne po prostu wystawców, takich w zasadzie drobnicy z Chin, gdzie się podchodziliśmy do stoiska i mieliśmy plakietki press, prasa, wszystko w porządku, ale no i podchodziła do nas pani albo pan Chińczyk i mu pytał się, skąd jesteśmy z Polski, że wiem, że jesteśmy z prasy, ale odpowiedź była od razu how many pieces, czyli ile chcemy zamówić. Ile egzemplarzy, tak. No, ale rzeczywiście o Apple mówi się nawet na stoiskach największych rywali Apple, czyli LG i Samsunga. Koreańscy producenci mają sprzęt, który działa z iPhone'ami czy z iPadami. Będzie dużo nowych głośników audio z tego co wiem. Będą multiroomy na przykład nowe i to wszystko ma aplikację pod iOS-a. Dużo się będzie działo też właśnie w działce audio w tym roku. Ja jestem, słuchajcie, też ciekawy tego, jak wielu wystawców, którzy byli obecni co roku na Macworld, przeniesie się na właśnie na Consumer Electronics Show do Las Vegas. Ja wiem, że część z nich już się wcześniej przeniosła i była i tu, i tu. Część z nich zrezygnowała też już wcześniej z Macworld na rzecz Consumer Electronics Show, więc liczę na to, że zobaczę kilku producentów ciekawych akcesoriów, których miałem okazję poznać i przetestować czy na Macworld w latach ubiegłych. No jestem ciekawy, bo to będą moje pierwsze targi CES w Las Vegas. Będziesz pod wrażeniem wielkości tej imprezy. Na pewno, mam nadzieję. Zobaczymy też jak Las Vegas. Świetnie. To jest miasto grzechu, tak? Miasto grzechu, tak. Podobno. Mówię. No. Przekonamy się. Jednocześnie kiczu też. Kiczu też, dokładnie. Słuchajcie, czytajcie nas, słuchajcie i oglądajcie. Uruchamiamy live bloga. Tak. W przyszłym tygodniu będziemy już na żywo nadawać z Las Vegas Consumer Electronics. Praktycznie 24 godziny na dobę, tak. Ponieważ przesunięcie czasu robi swoje. 9 godzin, więc my będziemy pracować, pisać, kiedy wy będziecie spać jeszcze. Trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Życzę nam miłej podróży. Cześć.